Dobrze, nie ma problemu, będzie taki temat. Bardzo w ogóle fajny pomysł miałeś. Dziękujemy za takie kreatywne tutaj. Ciekawe skąd to doświadczenie. Jest VAT, jest Kamil Zec, to już są ćwierćfinały, także zróbcie hałas, bo są zajebiście już blisko głównej nagrody. Zajebiście są blisko głównej nagrody. Przed finałem w ogóle każdy będzie musiał się napić cytrynówki i dopiero wtedy będą walczyć. Teraz zmieniamy trochę zasady. Na początku będzie po 40 sekund na temat. Temat wymyślacie wy, już pierwszy temat wymyślony jest, prawda? Przed momentem wymyśliliśmy pierwszy temat. A potem będzie dwa razy po 20 sekund, czy tam 25 bez tematu. 30. Najpierw kamień, nożyce, papier, to jest VAT, to jest Kamil Z. Raz, dwa, start. No to no tak. Wiadomo. Wygrałeś, także Kamil Z zaczyna. Twój temat to... Jajami po asfalcie. Masz 40 sekund. Jajami po asfalcie, tak jest. Yo, yo, yo. Okej, okej. Ej, ej, ej. Aha, 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 aha. Dobra, ej. Dzisiaj freestyle'owcy, to jak kadra na boi, taki chujowy freestyle, że aż ciwki wspierdolił. I to jest okej, okay. Jadę dobra, nara ciwki wspierdolił, tak samo jak Joiner, Lukasa, ej. I to jest dobre, jadę tutaj władami, mówię tutaj wychodzę jajami, tu zapasami. I to jest okej, okay. Pasy jadę w te tak, jak pasy, to jestem kurwa przejebana zebra. I to jest okej, okay. Jadę kurwa, mam te kuki, idą tutaj lepsze niż te siki z wódki. Dobra, dykcja wypierdala może, ale tutaj mogę tu pokazać więcej na poziom, o 5 sekund, ja już bez kitu mam bez wdechu i mam bez diku i mam 5 sekund, już 0, tak? Okej. Okay. 45 sekund to był Kamil Z w temacie jajami po asfalcie, jak wam się podobało? Super, powiedział tutaj ziomek Kobi. Pytanie do was, jaki będzie kolejny temat? Jajami po asfalcie 2. Dawaj sequel procent. Ten sam temat, jajami po asfalcie. Nie, 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 jest zmiana tematu. Teraz to będzie pieszczota po jajach, tak? Pieszczota po jajach. Myślę, że to jest dobry temat, VAT dla ciebie. Pieszczota po jajach? Pieszczota po jajach. Ja, raz, 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 raz. Dobra. Wiesz co to po jajach, ja w to ziomów nie wnikam. Chcesz mieć popiszczone jaja, znać innego zawodnika. I dlatego zobacz, o w ogóle nawijać umiał. Nawijałeś tak, że nikt cię kurwa nie zrozumiał. Zobacz, ej, i takie kurwa czary. Widzisz mnie tutaj ziomuś, czy musisz zwiększyć okulary? Tak w ogóle to nie jest cisza. To jest kurwa ziomuś, zajebisty freestyle, yo. I dla ciebie zobacz, to jest kurwa napad. Robię co chcę i tu wszyscy kurwa naraz. I dlatego zobacz, ej, to są kurwa zawodnicy. Tutaj kurwa tylko hip-hop, najlepszy się liczy. A teraz po pół minuty bez tematu zaczyna Kamil Z. Pamiętajcie obaj, że to jest walka, więc musicie naprawdę sobie trochę podrażnić poczucie wartości, wydaje mi się. Musicie obudzić bestię w sobie. Bestie, dobra, dawaj. Tak jest, dawaj beat. Ja. Dobra, ej. Mówisz dykcja, ja mówię ósme piwko. Ale mówi mi to typ kurwa z krzywą jedynką. No ja pierdolę, jadę tutaj trafić. Krzywa jedynka, zaraz po wypierdolę mleczaki. Okej, okay, jadę tutaj z werwą. I kurwa będę zawsze trafiał tutaj w samo sedno. Jeśli chodzi o to, jadę kurwa mam tu smaży. A tyły będę sentino kurwa, ziomuś tatuażyk, ej. Dobra, ja. Raz. Jo. Wyjebiesz mi jedynki, ziomuś mówię ci spieszaj. Dla ciebie jest jedyna droga, droga mleczna. I dlatego zobacz o co chodzi teraz, sprawdzaj, bo to kosa. Jak ci ziom zajebie, to ci spadną okulary z nosa. Yo, teraz złapałem zadyszkę, wyjebane na to mam. I bez tlenu zjebie dziwkę. Ta, teraz z mikrofonu czary wchodzę kurwa tak, że powie ziomuś się do wiary. I dlatego zobacz teraz będzie kurwa tutaj gruba afera. Powiebał was na mikrofon i rozjebał tego Harry'ego Pottera.
Yo, okej. Dobra, jadę tutaj i tak to przerwę. O kurwa, Harry, zajarałem się jak Hermiona Granger. I to jest okej, jadę tutaj bez tematu. Jak ona mam tutaj zmieniać czasu. Okej, jadę w liczę, mam błyskawice tutaj. Wiem, że tak przeliczę, ale mam tutaj jeden cel. Ej, dobra, typie, mam też wyjebane. Stoję murem za rządami i za moim ząbokalem. Ej, dobra, i to jest jedna piątka. Dziesiątka pęknie i zaraz napełnię do worka. To jest hip-hopi freestyle. Yo. Teraz sprawdź, ziomeczku, powiem ci, kurwa, japa. Bo mój freestyle jest twardszy niż piszczel w kupy knapa. I dlatego zobacz, żebyś po tej walce, ziomeczku, nie szolochał. Chcesz tutaj do mnie coś mówić, ja ci mówię aloha. Yo, to jest kurwa szczere. Kiedy wchodzę, jestem tutaj ziom premierem. I dlatego zobacz, o co chodzi, teraz sprawdzaj. Kiedy wchodzę na mikrofon, to naprawdę gruba jazda. Teraz sprawdź, to będzie najszczerszy, gruba jazda. Tak jak wersy Magdy Gessler. O tak! Kamil Z kontra Wac. Pytanie do publiczności. Czy w tej walce, w ćwierćfinale Bitwy o Kęp, lepszy był Kamil Z? Czy raczej przychylacie się do opinii tych, którzy uważają, że pokonał go Wac? Koncentrujcie się, skupcie i zagłosujcie tylko na jednego z nich. Czy wygrał Kamil Z? Czy pokonał go Wac? Wac przechodzi dalej. Wac przechodzi dalej, brawo, brawo. Jesteś półfinał.